rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie raciborskim. Sukces naboru na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzień dobry, dziś mamy wtorek, 11 sierpnia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Choć w tym roku z utrudnieniami i opóźnieniem zakończyła się już rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie raciborskim. O tym, jakie były tendencje i wybory uczniów, rozmawialiśmy z wicestarostą raciborskim Markiem Kurpisem. Zapraszam na materiał. Znane są już symulacje naborowe do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat raciborski. Póki co zakwalifikowanych kandydatów jest 830 osób. Wśród młodzieży najpopularniejsze okazują się technika, na które zdecydowało się ponad 40% uczniów. Po 4 klasy w liceach, czyli razem 8, jeden fajny, jeżeli chodzi o liczbę uczniów, oddział w plastyku, 4 klasy w ekonomiku. No i mamy, jeżeli chodzi o technika, to 4 klasy w technikum ekonomicznym, 3 w budowlance i w gastronomiku, czyli w centrum numer 1, i mamy 5 klas w drugim centrum, czyli w mechaniku. Jeżeli chodzi o branżówkę, to mamy 7 klas i tutaj 3 w mechaniku i 4 w centrum numer 1. O 3 oddziały mniej niż w zeszłym roku, 28, w tym jedną klasę liceum plastycznego. W tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła z miesięcznym opóźnieniem spowodowanym panującą wciąż epidemią koronawirusa. Odbiło się to przede wszystkim na popularności niektórych kierunków zawodowych. Mieliśmy dosyć słaby nabór, słabe zainteresowanie, może to jest lepsze sformułowanie, hotelarstwem i usługami turystycznymi, a w zasadzie hotelarstwem. Może to miało wpływ. Natomiast też widzimy pewnego rodzaju czy prawidłowość, czy nieprawidłowość. Mianowicie, że niekoniecznie popularność zawodu w jednym roku przekłada się na popularność w roku następnym. Są jakby kierunki, które są bardzo stabilne. To są bardziej kierunki przemysłowe, czyli te, które są głównie w mechaniku. Informatyk, elektryk, mechatronik. Szczególnie mechatronik jest takim kierunkiem bardzo popularnym i to widać też, że po punktach, że tam idą bardzo dobrzy uczniowie. O tym, ilu uczniów spoza powiatu zdecydowało się na kształcenie w placówkach mu podległych, dowiemy się dopiero pod koniec miesiąca, gdy kandydaci do szkół doniosą niezbędne dokumenty potwierdzające ich chęć do podjęcia nauki w wybranej szkole. Patrząc przez pryzmat doświadczeń ostatnich lat, mniej więcej proporcja tych 15% spoza powiatu powinna być zachowana. Gdyby było inaczej, tych uczniów powinno być mniej. Od 13 do 18 sierpnia młodzież musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole. Wtedy dowiemy się także, o ile wzrosła liczba zakwalifikowanych uczniów. Młodzieżowy Dom Kultury to miejsce, w którym nie da się nudzić. Bogata oferta zajęć i zaangażowani w pracę instruktorzy to skuteczny magnes na przyciągnięcie w swoje progi dzieci i młodzieży. O tym, co w tym roku czeka na wychowanków, opowiedziała dyrektor placówki Agnieszka Busulanu-Jaksik. Po wakacjach i zajęciach zdalnych Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu od września rusza z zajęciami stacjonarnymi. Wraz z zakończeniem roku szkolnego rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia, które jak co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Cały czas napływają do nas wnioski. Na stronie internetowej określiliśmy również ilość wolnych miejsc na zajęciach, które będą się odbywały w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. I się tego trzymamy na razie, dlatego że taką mamy liczbę miejsc i taką liczbę dzieci będziemy przyjmować. W ofercie MDK-u jest ponad 20 różnych zajęć, zarówno tanecznych, plastycznych, jak i teatralnych. Ten nabór, który jest i ilość dzieci chętnych, żeby od września rozpocząć zajęcia, jest bardzo imponujący. Właściwie pozostało nam parę wolnych miejsc na zajęciach plastycznych u pani Agnieszki Chmieleckiej, u pani Martyny Reiner, również u pana Daniela Rożka i u pani
pani Elżbiety Biskup, jeśli chodzi o zajęcia wokalne. Na zajęciach teatralnych jest parę wolnych miejsc, jeśli chodzi o dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Pozostałe grupy są już właściwie zapełnione, jeśli chodzi o teatr, tak samo o balet, gitarę, małą modelarnię czy taniec towarzyski dla dzieci. Jeśli chodzi o taniec towarzyski dla młodzieży, to zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Jednak nie wiadomo, jak restrykcje sanitarne wpłyną na przebieg poszczególnych zajęć. Liczymy na to, że jednak wrócimy do zajęć stacjonarnych i no mam również nadzieję, że się będziemy mogli wszyscy spotkać i przeprowadzać te zajęcia tak, jak one powinny wyglądać, dlatego że ten kontakt z wychowankiem i te zajęcia grupowe, no to jest jak gdyby klucz naszej działalności. Liczę na to, że spotkamy się na zajęciach stacjonarnych. Jeśli nie, to oczywiście mamy przygotowany plan B, mamy przygotowany plan C, mamy przetestowane zarówno zajęcia prowadzone w sposób zdalny, jak również zajęcia hybrydowe, czyli częściowo w placówce, częściowo w sposób zdalny. Także będziemy się posiłkować wszystkimi dostępnymi nam sposobami, żeby z naszymi wychowankami się spotkać. Nabór na wolne miejsca i ewentualną listę rezerwowych potrwa do końca sierpnia. Wypełnione wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej obok wejścia do budynku MDK-u lub przesłać formą elektroniczną. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt. Fabryka tlenu. Filtr powietrza. Magazyn wody. Ochrona gleb. Miejsce wypoczynku. Źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie niedopałek, pozostawione niedogaszone ognisko, wypalanie traw, podpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam Państwa na cotygodniowy serwis informacyjny dla osób niesłyszących. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry, dziś wtorek, 11 sierpnia. Joanna Indraszczyk-Kałówak, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących.
jest nowy pomysł na działanie w obszarze transportu publicznego w przedsiębiorstwie komunalnym w Raciborzu. Udoskonalenie komunikacji miejskiej ma wiązać się głównie z nową siatką połączeń i lepszym rozdysponowaniem istniejącego taboru. W połowie bieżącego 2020 roku zakończyła się trwałość projektu na zakup nowych autobusów przedsiębiorstwa komunalnego. Oznacza to zmiany w sposobie rozliczania się miasta i PK oraz znaczące korekty rozkładu jazdy autobusów miejskich. W związku z tym, że projekt się zakończył, możemy mówić o istotnej zmianie, którą będziemy mogli wprowadzić do rozkładu jazdy. I tego typu projekt powstał, tak jak już mówiłem, na podstawie analiz rocznego funkcjonowania i tych wszystkich uwag, które były zgłaszane przez mieszkańców. Teraz prezydent miasta jako organizator transportu na terenie miasta przekazuje taki projekt radnym Rady Miasta Racibórz. Założeniem nowego projektu jest m.in. utrzymanie ceny biletów, lepsza komunikacja dzielnic z centrum, czy też bardziej odpowiednie wykorzystanie dostępnego taboru. Większe autobusy obsługują większe strumienie pasażerów, mniejsze autobusy na mniejszych strumieniach. Linie krzyżują się w dwóch centrach przesiadkowych, Dworzec Główny oraz Plac Konstytucji. I ważne podkreślenie jest to, że ten projekt daje łatwą możliwość zwiększania częstotliwości kursów. Ale trzeba podkreślić, że ostatni punkt wiąże się z kosztami tego rozwiązania, co w konsekwencji może mieć wpływ na ceny biletów. Przedsiębiorstwo komunalne prowadzi także transport dedykowany dla zakładów pracy czy instytucji, a te wciąż mogą wyrażać chęć współpracy. Taki transport wychodzi poza ramy już stricte usług publicznych, jakie świadczy i finansuje samorząd, ale są to rozwiązania, które funkcjonują, bo widzimy, że takie dedykowane organizacje transportu funkcjonują w ekooknach, czy w Mieszku, czy też w innych zakładach. Nad propozycją nowego rozkładu jazdy pochylą się teraz raciborscy radni. Wejście w życie nowego rozkładu jazdy planowane jest na jesień tego roku. Raciborska Czytelnia od zeszłego roku uczestniczy w projekcie Biblioteka bez barier. Inicjatywa za cel stawia wzrost potencjału społecznego i zawodowego lokalnej społeczności, której umożliwia na przykład rozwój kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Osoby bierne zawodowo mogą poszerzyć swoje umiejętności i CV o kursy, które po raz kolejny zagoszczą w Raciborskiej Czytelni przy Kasprowicza. Wszystko w ramach projektu Biblioteka bez barier, który rozpoczął się już w sierpniu ubiegłego roku. Projekt obejmuje cztery grupy mieszkańców, jak gdyby. Osoby poszukujące pracy, niepracujące, bierne zawodowe, seniorów, młodzież zagrożoną wykluczeniem, a także osoby niepełnosprawne. I w związku z tym oferujemy tym grupom szereg kursów, szereg właściwie warsztatów integrujących, szereg właściwie kursów głównie dla osób biernych zawodowo, które to są kursy zupełnie bezpłatne. Do tej pory odbyły się warsztaty m.in. z florystyki, pracownika kadr i płac oraz kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W tej chwili jeszcze mamy miejsca na kurs komputerowy takiego drugiego stopnia, kurs grafiki komputerowej i projektowania stron, a także kurs stylizacji paznokci, wizażysta, stylista, dietetyk i kosmetyczka. Zaznaczyć chciałam, co jest ważne, że te wszystkie kursy kończą się certyfikatem, który to uprawnia osoby uczestników projektu, uczestników kursu do wykonywania pracy w tym konkretnym zawodzie, jaki otrzymali dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu kursu. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą pochodzić z obszaru rewitalizacji miasta, co dotyczy głównie okolic centrum. Poza tym należy przyjść do biblioteki i się po prostu wypełnić formularze odpowiednie i wtedy
można po prostu korzystać z wszelkich, z każdej oferty, którą proponujemy w ramach projektu. Projekt Biblioteka bez barier trwa do końca listopada przyszłego roku. Każdy chętny może dołączyć w dowolnym momencie, jednak miejsc na poszczególne warsztaty z dnia na dzień jest coraz mniej. Mimo trwającej pandemii, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zrezygnował z organizacji corocznego rodzinnego rajdu rowerowego. W reżimie sanitarnym i w nieco zmienionej formule uczestnicy pojadą ulicami Raciborza już w najbliższy weekend. Wiele imprez sportowych w tym roku nie odbędzie się. Powodem jest oczywiście wciąż niebezpieczny koronawirus. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu mimo wszystko organizuje rodzinny rajd rowerowy. Jego uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie, bo obowiązywać będzie reżim sanitarny, a oprócz tego została ograniczona ilość uczestników mogących wziąć udział w wydarzeniu. Zapisy są już utworzone w punkcie informacji Krytej Pływalni H2 Ostróg, bądź też możemy telefonicznie się zapisywać. W tym roku w związku z koronawirusem limit osób jest 150 osób, więc serdecznie zapraszamy już dziś, ponieważ szybko się wypełniają te miejsca. W tym roku trasa rajdu została zmieniona, a uczestnicy wyjadą spod areny Rafako. Następnie jedziemy do Ogródka Jordanowskiego. Następnie do Kręgieli Osir i wałami jedziemy do kempingu Obora i tam też zostanie zakończony rajd. Przewidujemy drobne nagrody, jakieś gadżety, niespodzianki dla wszystkich uczestników, no i tradycyjnie posiłek regeneracyjny w postaci kiełbasek. Rowerowa trasa została wzbogacona o przystanki, w których uczestnicy będą mogli zbierać kolejne nagrody. Staramy się robić takie konkurencje, że nie ma znaczenia, czy to dorosły bierze w nich udział, czy dziecko. Dużo elementów loterii w tym momencie będzie wchodziło. Może nie będę zdradzał jeszcze szczegółów, ale najważniejsze podczas takich rajdów jest to, że nie liczy się czas. Także tutaj liczy się głównie dobra zabawa, a szczęście spowoduje to, czy zajmiemy tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo dla tych miejsc przewidziane są nagrody. Rajd wyruszy już 15 sierpnia o godzinie 15. Zapisać się można telefonicznie lub osobiście w punkcie informacji H2 Ostróg. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.